jak widać, odpadliśmy. Europa odpadła, ja jestem teraz na wakacjach. Moje dwa ostatnie dni w Los Angeles spędzę na tym, że chodzę bez sensu i robię nic w sumie. Czyli teraz jestem gdzieś na plaży, znaczy po lewej stronie jest plaża, prawej ode mnie. Jest ocean, jest ładnie, jest zachód słońca, jest generalnie ślicznie. Zazdroszczę tym z Ameryki, bo oni tu mogą grać co tydzień i mają wieczne wakacje. Nie dziwię się, szczerze mówiąc, że Amerykanie nic nie wygrywają, bo Ameryka jako taka dostaje większe pensje, 2-3 razy większe pensje od Europy, a do tego jeszcze wieczne wakacje, czyli tak naprawdę jedziesz do Ameryki, jak już chcesz opuścić świat Ligi Legend, bym powiedział, jak chcesz się wychillować. Mi się to spodobało. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję zagrać w amerykańskiej drużynie. Jak na razie wiecie, będę grać w Jiu-Jitsu. Mam nadzieję, że będziemy kopać ludzi, mam nadzieję, że będziemy wygrywać. W każdym razie, cóż, pewnie jeszcze coś nagram stąd. Chciałbym nagrać coś, jak będzie ciemno. Teraz jest strasznie jasno. A jak wiecie, jestem gamerem, czyli teoretycznie jestem osobą, która woli, jak jest ciemno. Do tego, co mógłbym dodać, jeżeli chodzi o te mecze, no tak szczerze, nic ciekawego, tak, to są mecze, nie udało nam się rozegrać tych meczy dobrze, nie udało nam się ich wygrać, LCK, LMS, oba teamy były lepsze i po prostu no, udało nam się zwyciężyć. LMS był dużo bardziej zgrany, jeżeli chodzi o LCK, to już tam raczej chodziło bardziej o graczy, a nie o zgranie, chociaż zgrani też byli. I nasz draft strasznie ssał, mieliśmy Kugmawa, Pena, Midzie, mieliśmy Lissina z dupy, jak oni mogli sobie piknąć Sejuani, mieliśmy tam Kęcia na bocie, kiedy oni wzięli Hypercarry plus Janę, ale tyle z pików, nie chcę się bardzo nad pikami rozwodzić, bo wydaje mi się, że ze spokojem jeszcze nagram taki dłuższy filmik, gdzie może omówię te gry, dlaczego one poszły tak, a nie inaczej. W każdym razie dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to, że wysłaliście mnie All Stars. Bardzo mi się to podoba, jest naprawdę pięknie. Los Angeles to super miasto. Miałem okazję zagrać na Fakera, muszę jeszcze zrobić zdjęcie z Fakerem. Jest sobota już, a ja jeszcze zdjęcia z Fakerem nie zrobiłem. Miałem okazję, ale nie zrobiłem, także będę musiał ogarnąć na pewno zdjęcie z Fakerem, moi drodzy. No a cóż, na tą chwilę was żegnam. Dziękuję wszystkim na pewno za oglądanie i widzimy się niedługo. Witam wszystkich. To będzie dokończenie vloga z All Star, druga część, taki lekki vlog z Gaming House'u. Niestety robię go dzisiaj już drugi raz, ponieważ rano wstałem. O około 9 nagrałem ten vlog, ale okazało się, że nie było dźwięku, więc powtarzam ten vlog. Troszeczkę niefortunnie jesteśmy po całym dniu też zdjęć z G2, na których było w miarę przyjemnie, no ale cóż. Zaczynamy. W każdym razie ostatni vlog z All Star skończył się na tym, szczerze mówiąc, że... znaczy inaczej, ostatni jakby filmik, który jeszcze był z Los Angeles, był... w sobotę kręcony, w niedzielę tak szczerze nic ciekawego się nie działo, w niedzielę udało mi się za to zgarnąć fotkę z Fakerem i dla mnie jakby cała ta All Star, ten taki highlight All Star, najlepsza rzecz, która się stała na All Star, to jest właśnie ta fotka z Fakerem. Prócz tego sam turniej jako taki był średni. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby Riot Games dało dużo więcej takich fan modów jakby, tak jak było w 2016 roku, gdzie graliśmy w Barcelonie i jakby każda drużyna gra kilka razy, każda drużyna miała okazję nie tylko oczywiście tryhardować, tak jak to też robiliśmy w tym roku. W zeszłym roku, wiecie, mieliśmy Europa kontra Korea, Europa kontra Ameryka na przykład. W tym roku mieliśmy full tryhard, a w zeszłym roku prócz tych jakby full tryhardu mieliśmy jeszcze assassin mod, mieliśmy, że dwie osoby grają jakby na jednej postaci, jedna klawiaturą, druga myszką, mieliśmy dużo, dużo więcej fajnych rzeczy. Wydaje mi się, że taki jakby setup zeszłego roku był dużo ciekawszy, dużo lepszy. Niestety, no w tym roku już to tak fajnie nie wyglądało. Europa oczywiście odpada już w piątek, w sobotę, w niedzielę nie mieliśmy żadnych meczy, więc dla mnie to wypadło dość słabo. Moim zdaniem przynajmniej, zresztą też rozmawialiśmy z Riotem po całym evencie i jakieś tam swoje opinie udzieliliśmy Riotowi swojej opinii, zobaczymy jak będzie za rok. Prócz tego oczywiście, co się działo tak ze mną. W sobotę miałem tak jakby wakacje, więc chodziłem sobie po mieście. Co było ciekawe, spotkałem Svena i Mitiego, tak totalnie losowo w mieście. Spotkałem też Swaza i jego dziewczynę, ale to było nieopodal hotelu, więc się nie dziwię, że jakby gdzieś tam byli na obiedzie. Ale Sven, Miti losowo sobie po prostu graczy TSM młodzi po mieście, nie? To było ciekawe, to było totalnie losowe. Do tego w sobotę, no wiecie, pozwiedzałem sobie trochę, było bardzo przyjemnie. W niedzielę za to już nic ciekawego się nie działo. Oprócz tego, że byłem jakby w studiu, oglądałem finały, 3-2 tutaj LPL wygrał z LMS, LPL oczywiście grał bardzo dobrze, LMS również, liczyłem na to, szczerze mówiąc, że Karsa wygra, bo bardzo go lubię, jesteśmy tak jakby znajomymi, ale nie udało się.
Po czym było tak jakby after party Riotu. Jedynym minusem całej niedzieli było to, że podobno miało być jakieś tam closing ceremony, które w końcu się nie odbyło, ponieważ jakby za późno skończyły się mecze, tak? Niektóre mecze trwały nawet po godzinę, a no jakby to powiedzieć troszeczkę... No, nikt nie może iść spać super późno, jeżeli w poniedziałek każdy ma lot do domu. Tak więc Riot nam zamówił jakiś tam fajny food truck, sobie zjedliśmy, trochę się napiliśmy, pogadaliśmy, bo karaoke, gry. Generalnie biuro Riot jest tak tak wspaniałe, nie, po prostu po prostu mózg mi eksplodował, nie, po prostu takie dobre jest. Biuro Riot jest po prostu... A nie mogą nawet zdjęć w środku, pytałem się, nie mogą nawet zdjęć. I nie dość, że NALCS Studio jest 10 razy lepsze, to jeszcze biura Riotu w Ameryce są tak super. Muszę kiedyś grać w Ameryce, to wam mówię już teraz w roku 2017 na końcówce. Teraz, prócz tego wszystkiego, moi drodzy, wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem, może coś dogram jeszcze kiedyś, jeżeli będę miał przemyślenia, bo naprawdę, kurde, jestem teraz zmęczony, a no niestety, kurde, nie miałem dźwięku rano. Ale drugą część tego filmiku chciałem tutaj porozmawiać troszeczkę o Gaming House G2 i o tym, jak sobie tutaj mieszkamy. Więc, moi drodzy, słuchajcie, tutaj w tym momencie ja przebywam oczywiście w Gaming House G2, jestem tu od 3-4 dni, jest dobrze. Aczkolwiek to dlatego, że to jest jakby pierwsze kilka dni, każdy pokazuje się z najlepszej strony, każdy się stara, każdy, wiecie, omawia gry, mieliśmy już tam jakieś treningi, na których poszło nam dość dobrze, bym powiedział, jak na pierwsze dni grania, nie ma tragedii. Wiele osób pyta się, czym różni się Gaming House G2 a Gaming House H2K. Szczerze mówiąc, nie różnią się dużo. Jeden ma dwa piętra, Gaming House G2 ma tylko jedno. Aczkolwiek jakby standard Gaming House jest podobny, tyle że w H2K niektóre osoby dzieliły pokoje, przy czym w G2 nikt nie dzieli pokoju, nie? Tutaj ma każdy jakby solo pokój. W H2K było tak, że na początku ja, Wander, mieliśmy ten sam pokój i potem Freezy Forgiven, a w zeszłym roku, czyli w tym roku tak naprawdę, czyli Nuclear mieli ten sam pokój. Więc to było moim zdaniem dużo, dużo ciekawsze. Znaczy inaczej, G2 jest po prostu lepiej, że każdy ma swój pokój, bo ma jednak takie miejsce, gdzie może iść, wyciszyć się, pomyśleć. A pamiętajcie, że progracze naprawdę no, mają dużo stresu, szczególnie podczas splitu, więc takie wyciszenie jest potrzebne. Oczywiście to nie jest do końca wyciszenie, no bo wiecie, nadal przebywałem tutaj wszyscy, tak, pokażę wam w życiu. No, tutaj jest Perks, tam jest Kjardan, tam z tyłu będzie siedział Vadit, tutaj mamy Wanderwera, oczywiście takie nieprofesjonalne trochę, no, ale inaczej wam tego nie pokażę. Planuję też zrobić oczywiście gaming, tutaj gaming house tour tak zwany, tylko że zrobię to dopiero jak wrócę, moi drodzy, z Polski. Tak więc, jak mówiłem, moi drodzy, planuję zrobić gaming house tour troszeczkę później, aczkolwiek jest to dość skomplikowane, ponieważ na tą chwilę nie jestem usatysfakcjonowany tym, jak wygląda w tym gaming house, czyli jest jeszcze troszeczkę, no, kilka rzeczy, musimy podszlifować niektóre rzeczy, musimy troszeczkę bardziej posprzątać, musimy troszeczkę bardziej ogarnąć, ja w ogóle muszę jakby przyjechać z moimi walizkami i tak dalej, bo teraz jestem tylko na tydzień, więc jak wszystko będzie perfekcyjnie ustawione według mnie, to zrobię taki gaming house tour G2, na moim kanale oczywiście, gdzie, no, pokażę wam, jak żyjemy, jak żyją progracze, przynajmniej i ULCS, tak? No NALCS ma dużo lepiej, i ULCS też mam dość ciekawie, więc nagram taki vlog, pokazałbym mniej więcej wam, jak się żyje, kuchnię, łazienkę, no wszystko, po prostu gaming house tour, tak? To będzie moim zdaniem dość ciekawe. Oczywiście takie vlogi, i no nie wiem dokładnie, jaki mam content jeszcze na YouTubie robić, także jak najbardziej proszę zostawcie troszeczkę komentarzy pod tym, czy chcecie ten house tour, chociaż tak go nagram, czy może takie vlogi wam się podobają. Prócz tego chciałem powiedzieć o tym, że pierwszy mecz będziemy grać na Misfits 19 stycznia, drugi na Roka 20 stycznia. To, że będziemy grać na Misfits, wiedzieliśmy już wcześniej, ponieważ zawsze jest taka zasada w ULCS-ie, że pierwsza drużyna gra z drugą, a trzecia z czwartą. Czyli jak w Summer Splicie 2017 roku G2 zajął pierwsze i Misfits drugie, to teraz jakby oni będą grać na siebie, czyli G2 kontra Misfits będzie. I będzie też H2K kontra Fnatic na pewno w samym tygodniu, bo H2K było czwarte, a Fnatic było trzecie. No a w drugi dzień to już jest osobę i akurat Roka, czyli w sumie gram na moją starą drużynę Roka, taką starszą, a na H2K chyba dopiero trzeci, czwarty tydzień. Więc jestem dość podekscytowany. Prócz tego scrimki idą nieźle moim zdaniem. Jak mówiłem, graliśmy na Splice, było dość równo, pierwsze trzy wygraliśmy, potem przegraliśmy i tu już była taka dłuższa rozmowa drużynowa o tym, że czemu przegraliśmy trzy gry, tak? Czemu jakby druga faza scrimów
była gorsza jakościowo od pierwszej? To jest pytanie, bo przegrać możesz. Przegrana z kimś nie miała żadnego znaczenia. Co ma znaczenie? To, czy jakby uczysz się z nich, czy nie? Jak wyglądają one jakościowo? Czy wiesz, zamiast killi fokusujesz obiektywy? Czy grasz teamowo, czy grasz pojedynczo? Czy jest komunikacja, czy grasz w piątkę? Jak ja gankuję bota Wonderwearowi, to musi to zagranie to nie jest 2 versus 1 na topie, to jest 5 versus 5. Czyli to, że ja idę na topa, każdy musi w tym momencie grać tak, że mój duo botlane nie może grać agresywnie, chyba że chcą nabrać przeciwnika, że ja jestem na bocie. I dzięki temu może ten gang na topie będzie łatwiejszy. Rozumiecie o co chodzi, że jakby każde zagranie w 5 na 5 jest w piątkę, a nie w pojedynkę czy w dwójkę. I no, jakościowo ten nasz drugi blok wyglądał dość słabo, więc mieliśmy taką rozmowę, że tutaj no, w naszych starych teamach zazwyczaj było tak, że rzeczywiście no, nie wiadomo, czy to zmęczenie przez drugi blok, czy to inne jakby powody, czy nie wiem, ktoś się nie najadł, czy wiecie, wygraliśmy 3-0, się za dobrze poczuliśmy, czy przeciwnie, czy na przykład przeciwnicy musieli spiąć dupę, bo dostali w pieprz i wiecie, stwierdzili, dobra, musimy się ogarnąć, zagrajmy to lepiej, naprawdę no nie wiadomo. Więc cóż, jak na razie mówię, jesteśmy na dobrej drodze, ale pamiętajcie, że każdy pokazuje swoją najlepszą stronę, ja też to zresztą pamiętam, każdy pokazuje swoją najlepszą stronę, bo to jest dopiero pierwszy tydzień tych rozgrywek, więc każdy jakby pokazuje, o jaki to ja jestem niedobry, wiecie, jaki to jestem dobry, nie dość, że dobrze gram, to jeszcze się dobrze komunikuję, to jeszcze chcę poprawić drużynę, dopiero po około miesiącu wyjdzie to, jak już będzie stres, jak wszyscy będą zmęczeni, jak będzie na te same mordy codziennie patrzeć przez 24 godziny na dobę, prócz spania non-stop, więc wtedy dopiero wyjdzie to zmęczenie i wtedy dopiero ludzie zaczną się denerwować. Tak jak to jest w każdej drużynie. Na razie mamy taki swój miesiąc miodowy, tak to jest nazywane, tak jak jest nowa drużyna, jest miesiąc miodowy, gdzie każdy jest super zadowolony i wiecie, nikt się niczym nie przejmuje. Jak mówiłem, jak na razie w G2 jest dość spoko, nie narzekam. Pierwszy taki z Gaming House, no, na pewno vlogi jeszcze będę nagrywać, ale Gaming House to planuję zrobić po nowym roku. Dzisiaj jest 19. Nagrywam to 19 we wtorek, nagrałem to oczywiście rano, ale no naprawdę nie mogę tego przeżyć, bo tak fajnie to wyszło, taki mówię normalnie, jak robiłem tego vloga, to no mogłem, tak się podjarałem i nagle się okazuje, że lipa i nie ma tego i po prostu chce mi się płakać, ale cóż, trudno się mówi, to co chciałem mniej więcej przekazałem, jeżeli o czymś zapomniałem, może to dogram, może tego nie dogram, ale wiecie, All-Star, Highlight All-Star, takie lekkie podsumowanie. Najważniejsza rzecz na All-Star było to, że zrobiłem focie z Fakerem i to było po prostu wspaniałe, jeżeli za to chodzi o... jeżeli, no wiecie, Europa no nie poszła nam, ale z drugiej strony graliśmy na półfinalistów i na ludzi z Korei, więc było ciężko. LMS był super dobry, LCK też, a zresztą LMS wygrał na LCK, LCK to Korea rozwala wszystko. I do tego jestem w Gaming House G2, pojechałem tutaj przed świętami, mamy jeszcze 2 dni treningów, dzisiaj mieliśmy taki media day jakby, też jest pozytywnie jak na razie, jak mówiłem. Więc nie ma tragedii, Los Angeles było spoko, na pewno zamierzam kiedyś wrócić, o ile będę miał taką okazję. Takie trochę wakacje. Wiecie co jest ciekawe? Taki lekki smaczek na zakończenie vloga. Dlaczego Ameryka nie wygrywa? Ponieważ Ameryka niczego nie wygrywa i nigdy na Worldsach nie wychodzi z grup, ponieważ, to jest bardzo prosta odpowiedź, mają 3 razy większe pensje niż w Europie, żyją w Los Angeles, gdzie w grudniu temperatura osiąga 25 stopni i mają wieczne wakacje. W takim klimacie żyją. W Ameryce są wieczne wakacje, rozumiecie? Nikt. Po co komu wygranie jakichś tam pieniędzy? No okej, jak wygrasz, wiecie, mistrzostwa świata, no to oczywiście to jest niewyobrażalne pieniądze, ale czemu oni mają zająć na przykład pierwsze miejsce, jak mogą zająć trzecie, czwarte? I jakby różnica pieniężna nie jest taka duża, bo generalnie w Lidze Legend nie liczy się aż tak prize pool, tylko jakby dofinansowanie organizacji, znaczy po prostu pensje. Po co oni? No szczerze mówiąc, no nie, to jest dla mnie niewyobrażalne. Ja po prostu potrafię zrozumieć tych ludzi, czemu w Ameryce oni są jajca. Znaczy no, są jajca od razu. No trochę są, moim zdaniem. Ja, dobra, walić Amerykę, wszystko co chcę zrobić to zniszczyć H2K, Rocket, Misfits, wszystkie te teamki. Fanatic gram w drugim tygodniu, też będzie trudny mecz. Takim pięknym akcentem zamierzam skończyć ten vlog. Trochę nieogarnięty, nadal chaotyczny. Następnym razem może sobie spiszę punkty, zrobię rozpiskę, ale naprawdę nagrywam to tak totalnie na jeża, bo byłem super zdenerwowany. Jeszcze raz powtarzam tym, że mi się głos nie nagrał i wiecie, wpadłem od razu, chcę zrobić ten vlog, bo dawno nie było materiału na YouTube. Chcę, żeby on się pojawił, chcę, żebyście wiedzieli mniej więcej, co się u mnie dzieje. Chociaż większość z was zakładam, że i tak moje streamki oglądam, więc to nieco tam wie.
No i cóż, moi przyjaciele, nie wiem, czy jeszcze będzie przedświąteczny vlog, mam nadzieję, że jeszcze zrobię, ale jeżeli nie będzie, to szczęśliwych świąt, moi drodzy, i... Nie, czekajcie. Szczęśliwych świąt? No może być szczęśliwych świąt i szczęśliwego nowego roku również. Widzimy się następnym razem, pa.